Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji pomysłu Pogoń Siedlce Olimpia Elbląg. Przedstawiciele Olimpii, pierwszy trener pan Alek Raduszko oraz pan Szymon Szałachowski, asystent pierwszego trenera, no i oczywiście trener Pogoń Siedlce pan Piotr Szychowicz. Bardzo proszę o skomentowanie i ocenienie dzisiejszego meczu, trener gości. Będzie pan tłumaczył, tak? Bardzo proszę, panie trenerze. Więc gra było zimno go pewnie. Ogólnie rzecz biorąc, w meczu było bardzo dużo walki. No wierne, w istnieniu futbolu podążający, tak nazywajmy. Tak zwana piłka podąża dalej. To jest потому, że w принципе сейчас условия для игры, наверное, у вас вот мы приехали поле хоть хорошее. У нас мы играли два матча, так было тяжеленькое. Ta wiosenna piłka podąża dalej. Tak jak przyjechaliśmy tu do was, warunki są dobre. My pierwsze dwa mecze graliśmy w fatalnych warunkach. I ty nie wiem, na iskusnym polu. Trenujemy na sztucznej nawierzchni. Поэтому думаю, наверное, пока идет весна, то есть главное брать очки, ну и очки, наверное, даются в борьбе. I dlatego tutaj jak idzie wiosna, póki co, to musimy zdobywać punkty, a punkty zdobywa się w walce. No пока об игре какой-то красивой говорить, наверное, не приходится. Póki co to o jakiejś grze, że widowiskowej, ładnej mówić nie można. W принципе все. Nie rzecz biorąc wszystko. W dzisiejszym spotkaniu wiedzieliśmy, że zespół Olimpii będzie cofnięty. Szczególnie wiedzieliśmy, że linia defensywna nie będzie praktycznie w ogóle wychodziła poza połowę boiska i to się w tym meczu potwierdziło. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół z Elbląga będzie grał na zagranie dłuższym podaniem, na zgranie na Krzyśka Wierzbę czy ewentualnie na innego nazwiska, który miał być Kopicki, ale on w tym meczu nie zagrał. No, odcięliśmy ich broń, która była lewa strona, gdzie grał Skokowski, dzisiaj praktycznie został wyeliminowany. Doskonała postawa z drugiej z prawej strony, gdzie Damian Gruzak to zrobił. Jedyną szansą na atak pozycyjny, który dzisiaj musieliśmy stosować, jak Państwo widzieliście, konsekwencje i sumienie próbowaliśmy doprowadzić do uderzenia piłki z dystansu. Parę prób było. Potem, jak już końcówka była, widzieliśmy, że zespół zagląda troszeczkę fizycznie słabiej wyglądał i te akcje od boku gdzieś tam były. No, na pewno widzewisko dla kibiców osobiście na pewno nie mogło się podobać. Ale tak chyba pokrótce, no to myślę, że zespół dzisiaj z Elbląga nam dzisiaj nie zagroził. Jeszcze szkoda, że w końcówce ta ostatnia sytuacja, gdzie wiedzieliśmy, że któraś ta piłka prosto padła, a wyszła w końcówce w 10 minucie dla Pascala, szkoda, że nie wpadła. No bo myślę, że byłoby to ukoronowanie naszego dzisiejszego spotkania. No cóż, byliśmy po ciężkim meczu w Elblągu, gdzie nie byłem zadowolony, gdzie zremisowaliśmy tam, a tutaj byłem przekonany, że to spotkanie wygramy, ale trzeba przyznać, że zespół w Olimpii w obronie jest bardzo dobrze zorganizowany i tutaj ciężko się jest przebić. Aczkolwiek mówię, no, trzeba pracować dalej, sukcesywnie i sumiennie i czułać i zdobywać punkty, bo wiadomo, no, ciężko się gra z takim rywalem, bo wiadomo, że no, nie jeden pewnie zespół tutaj przyjdzie i znowu będzie się tak murował i niestety będziemy musieli konsekwentnie dalej to budować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. To jeśli można, tak się panie trenerze rzuca w oczy, że trochę Dzienic nie był wykorzystany do końca, bo tak parę ładnych takich miał pozycji po prawej stronie, gdyby tam poszła piłka do niego, to mogłoby być gorąco. I to nie raz, tylko mówię, kilka sytuacji takich było. Za bardzo lewą stroną, za mało prawą. Tak jak pan zauważył, w dzisiejszej grze właśnie nie chcieliśmy wykorzystać Mańka do końca, ze względu, wiedzieliśmy, że na prawej stronie gra zawodnik Resel. I tamtą stronę, jak pan widział, te pojedynki więcej wygrywaliśmy. Tutaj grał dobry zawodnik, bo tutaj bodajże Nadiewski, to jest ogromny chłopak, no i w pojedynkach 1 na 1 ma już miał te problemy. W końcówce, gdzie wiedzieliśmy, że zespół może mieć problemy, no to te akcje go wykorzystaliśmy. Ale tak wyglądało, czasami zabrakło tego szybszego przegrania. Ja myślę, że no nie wiem, czy może dlatego, że było ślisko, być może dlatego, że no kolejny mecz gramy, tak, dopiero wchodzimy na tą trawę, bo też schodzimy sztucznej, ale no mówię, no trzymaliśmy tą piłkę, ale co z tego, tak? Myślę, że posiadaliśmy dość długo tą piłkę, myślę, że zespół z Elbląga tak naprawdę nam nie zagroził w tym spotkaniu. No to szkoda, to ja nie mówię, to nasza jest porażka, tak? Bo u siebie, no co by nie mówić, takie mecze po prostu trzeba wydrzeć, no ale
może pozytyw tego, że trochę lepsze stałe fragmenty mieliśmy niż w ostatnim meczu w Elblągu. Zdecydowanie lepiej niż to. Dziękuję. Ja mam pytanie, skoro pan wiedział, jak Olimpia gra defensywnie 9 bramek straconych w 20 kolejkach, chciałbym pan nie zaryzykował, nie zagrupował napastnikami. Czy 4-5-1 to jest jedyne ustawienie Pogoni, jakie można zaprezentować? No Pogoń nie grała 4-5-1, tylko jak pan, pan by się dobrze przyjrzał, to ustawienie dzisiaj było 4-1. 1-2 do przodu, gdzie Wójcik miał zdecydowanie podejść pod zawodnika z numerem 2, to był Lewandowski, który słabiej się czuł na tej nawierzchni. Natomiast Krystian troszeczkę cofał się głęboko po piłkę, żeby móc wycofać i spróbować uderzyć. Nie wiem, czy zespół wiedział o tym, że Krystian próbuje uderzać z dystansu i go blokowali, tak? No bo do tych sytuacji gdzieś tam sobie to wywazaliśmy. Jeżeli mówi pan o drugim napastniku, zastanawialiśmy się przed meczem, czy zagrać na drugiego napastnika. Uznaliśmy dzisiaj, że dzisiaj jednak na ten zespół walczący tutaj w powietrzu ktoś taki, kto jest taki no, bardziej ruchliwy, tak jak Krystian wyjdzie w napadzie.